chcę obejrzeć to. I idziemy na mój brat niedźwiedź oro robić, dobra? Spartiatics! Yeah, boy! Wyjdź ktoś szybko! Czujnik tam jest! Szybko. Tak? To jest filmik, bo nie wiem czy wiedzą wszyscy, że jacyś ludzie wykorzystali złoty bilet do domu X, co go wygrali i mogą się tam z nimi spotkać chyba na cały dzień, czy tam na dobę, czy na ilu i wie ile, nie wiem, ale idę tam. Ty to nie jest za głośno? Hejka. Cześć. Cześć, hejka. Za ty bilecik mamy. Aha, aha. Zszokowaliście mnie. Niespodzianka. Hej Tomek, słuchaj, bo przyjechali chłopaki ze złotym biletem i pytałem się, czy otworzysz im bramę tą zewnętrzną. I czy oni mogą normalnie wejść teraz do domu, tak? Aha, okej, okay, dobra. Od początku mieliśmy zamiar nagrać właśnie ten film backstage. Jak wygląda dzień w domu X. Nagrywaliśmy z ukrycia, tak? To... Red Habanero, obsrana zbroja, miałaś wyciągać zapasy. Dziękuję bardzo. Gównem, ale robiliśmy to, bo chcieliśmy mieć jakiekolwiek zabezpieczenie. To jest blond. Wiedzieliśmy, że to jest miękki grunt. Przygotowaliśmy się na jakąś nieprzyjemną tak na sytuację siłę. Po prostu. Ale i wcale nie musieliśmy tych nagrań używać z ukrycia. Jeżeli by to wyszło faktycznie fajnie, przyjemnie, to w ogóle byśmy tego nie zawierali. Tak, a nie chcieliśmy zostać z niczym. Nie rzucamy się na nich z szponami, z kłami. Przedstawiamy wszystko jak było, Mariusz Max Kolonko. Czujcie się jak u siebie, generalnie. U siebie? Cześć, cześć. Cześć. Ja was zabiorę wam te Natalia. Oni to z przyczai nagrywają to jest full, tak? Z istotnych momentów, bo tutaj było pierwsze spojrzenie w obiektyw, co nie? Więc myślę, że z tych spojrzeń mogły potem wyniknąć te ich zdjęcia. No, nowa ta myśl jakby, nie? Tak. Najść, że mają kamerę. Ale lufa! Wtedy na co popatrzyła się na mnie i wtedy na stwierdziła, co się na wtedy na co popatrzyła się na mnie. To właśnie tak nagrywacie. Właśnie chcemy też tego... Tu Bartek zaczął szczekać. Tak, tu Dobra, na pewno byśmy mieli tylko do was prośbę, żebyście nie nagrywali nic na stole dzisiaj, tylko. Okay. Bo chodzi o to, że przyjechaliście w dniu. A to o to chodziło chyba w tych komentarzach, że wątpliwa co, moralność, co on tam pisali, że oni ich tam nie wyprosili, żeby nie nagrywali i mieli to w dupie, tak? No dobra, zobaczymy dalej, co się z tego rozwinie. Tak, wiecie, niespodziewanie i gdyby po prostu ludzie się dowiedzieli, gdybyśmy mieli tutaj wysyp ludzi, aby się trzymać. Okej, fajnie. Może to być bezpieczne. Dobra, to będzie. Są różni ludzie i tak. Nie chcemy przydawać co do tego, co możemy robić, co nie możemy. No to musiałam się zastanawiać, się pod... Natsu do nas przyszła, zapytała się, czy nagrywamy odcinek. My na to odparliśmy, że no tak. Chcemy nagrać odcinek i w sumie na tym się skończyło, nie? No ona nam nic na to nie odpowiedziała, bo powiedzieliśmy jasno, chcemy nagrać odcinek i że chcemy to z nimi dogadać, co nie? A ona nam powiedziała tylko, że Insta Stories nie możemy nagrywać tak, z bomby. Tak. Chodźcie do kuchni na pufie, gdzie chcecie rozgościć. Gdzie chcemy? Dobra. To było też bardzo fajne, bo na samym początku przyjęli nas zarąbiście dobrze. Zapytali się, czy chcemy coś do picia, kawkę, ten, żebyśmy się czuli jak u siebie i tak dalej. Pufy były bardzo wygodne, fajne, polecam, pozdrawiam. Pufy no. Wygodne, tak, ale zajebiście drogie. Proste. No jak drogich pufów? 1000 zł chyba 1500 zł. Ale u nas są tak duże, że wykarmiłbyś całą rodzinę taką pufą. To są nasi montażyści jak coś. Tak, miało. A te pufy to już sprawdzaliśmy za drogę. Tak. Co robicie? Znaczy, pogadać szczegóły pomysłu i tam one sobie też prowadzimy. I chcieliśmy zrobić sobie właśnie taki film, że... Albo naprawisz typu, albo masz betonowe budziki. No ale co ja tam mogę naprawić? No nie wyświetla się nic. Słuchaj, to pewnie jest tak, jeżeli wysłałeś ci z konta wzięło, to pewnie będzie tak, że się wyświetli to za jakiś czas.
A jeżeli nie możesz wysłać, bo error wyskakuje, no to oni coś spieprzyli. Nie wiem. I tyle chyba. Okej. Może ciężko. Jakiś backstage przyjaciół. Oczywiście dogadać to, co możemy, czego nie możemy z wami. Słuchajcie, ja źle jazdę, bo napisy zakrywam czasem. Może być ciężko. Możemy przemyśleć, ale może być ciężko. Co ty pytałeś? Może być ciężko. No trzeba to dogadać. Czyli teraz czekamy na coś. Teraz co więcej? Nie wiem, dostanę taką. Team X nie ma trójkąta do układania bill w bilardzie. Trójkąt kosztuje 15 zł, wam przypomnę. Pufa, na której siedzą, kosztuje 1500 zł. Przekalkulujcie to sobie. Połączcie fakty, pomnóżcie. I teraz sobie wyobraźcie. Dajcie subskrypcję. Co jest bardziej potrzebną rzeczą w domu, gdy ma się stół do bilarda? Trójkącik, czy jakaś głupia pufa, jak obok jest kanapa? Ale te pufy to jest reklama przecież. Oni mieli chyba w linku nawet te pufy. A trójkąta do bilarda nie mieli w linku. Sadgę, więc go nie ma. Może jak będzie w linku, to będzie trójkąt. Właśnie. Dwie. Dwie. Dobra, ja podejdę, wezmę tą kawę. Nie mam dać tutaj na stół, czy tam chcecie? Na stół. Ja nie ma tej sceny, ale zrobiłem potem Daniela w 10 rundach. Moniliza, poczekaj, nie przerywaj. Monia Liza na mnie bardzo ponętnie patrzyła. Także... Główna prawda. Dobra, przede wszystkim. Jestem cipą. A Monia Liza na każdego z nas patrzyła ponętnie, ale na mnie najbardziej. Jeszcze raz trzeba spróbować kawkę, bardzo dobra, fajna, smaczna. Miałem nadzieję, że coś tam dosypią, ale nic ale nie dosypali. Zawiedzeni kolejny raz. Są zabezpieczeni na 10 lat przed wami. Chyba na początku były jakieś tam szmery, bajery. To co tu się działo? Dowiedzieli się, że nagraliśmy z ukrycia coś i po prostu zaczęli nam nie ufać. W tym momencie dostaliśmy od nich tę umówkę, co mieliśmy podpisać. Powiedzieliśmy, że nie ma opcji. Po prostu cenzurą była bardzo mocno ta umowa, a nie umową poufności. I powiedzieliśmy im, że nie. I wtedy też zaczęli się nas denerwować. Rozmawialiśmy z nimi a propos tej umowy i dlaczego jej nie podpiszemy. Tu też bym właśnie powiedział o tym, że robili to dziwnie, w dziwny sposób. Wtedy jak z nimi gadaliśmy, to strasznie było czuć, że chcą po prostu, żebyśmy jakieś wyrzuty sumienia nam wyszły, że ten ich czas zmarnowaliśmy. Czy coś. Porozmawiać z nami wychodziło od 5 do, załóżmy, nie wiem, 8 osób. A później jeszcze mówili, że strasznie psujemy im harmonogram dnia i że oni już wiele rzeczy nie zrobią, które mieli zrobić. Tylko teraz patrzcie na to. Wyszedł do nas tak, kierownik produkcji, który jest mega ważną osobą w nagrywaniu filmu. Wyszedł operator. Dwie bardzo ważne osoby przy nagrywaniu odcinka i po co oni tam byli? Ja rozumiem, jeszcze tych montażystów byli duzi. Też bym ich wziął na robotę. Ale największą beką było to, że w pewnym momencie my byliśmy w jednym pokoju, oni w drugim, w ich domu i w jednym pokoju my sobie szeptaliśmy, a w drugim szeptali oni. Ja słyszałem, jak oni szeptą, więc oni pewnie słyszeli, jak oni szeptali. To w ogóle taka abstrakcja dość była. Mieli też powody do tego. Ale no, trochę bez sensu, że oni tam poszli, żeby na siłę coś nagrać przy czai. Się no mają z tego odcinek, ale jak oni zobaczyli, że oni nagrywają z przyczai, no to się trochę nie dziwne, że traktowali ich podejrzanie. Może przesada z tą umową poufności, ale wiecie, mogli, jak skapnęli się, że to nagrywają, to mogli właśnie wtedy założyć tą maskę co na odcinkach, żeby wypaść identycznie i to byłoby dobre wyjście, bo by wypadli na losowym filmie, który jest z ukrytej kamery nagrywany, tak jak w swoich filmach. W sensie to nie jest dobre wypadnięcie, ale jest takie samo jak u siebie, czyli najlepsze wyjście chyba z możliwych. Żeby też nam nie ufać, no przez te nasze kłamstewka, ukryć nagrania z ukrycia. Prawda, Oliwier. No to trudno, no to my się dzięki. Albo teraz wychodzimy, póki jeszcze oni się do nas nie przyłoczyli znowu. Spierdalamy zaraz stąd. Trzeba jak najszybciej. W sensie? Uwagi, jak wsiędziemy w to auto, to co? Czekamy, aż go otworzą po prostu? Byśmy się 2 godziny, 3 godziny, 8 godzin. Masz łóżka? No. No i oni nas pod ścianą stawiają na swoich warunkach, bo liczą na to, że po prostu jesteśmy więcej fajni, się na to zgodzimy, prędzej czy później, bo no, ale to było czymś, jak to zrobiliśmy, że? Bo my tak nas uczyli. Taki sobie wymyśliliśmy plan, że uciekamy z ich posesji, bo naparcie z ich strony ich było przede wszystkim więcej, co nie? Jak zawsze z nami gadali, to było ich więcej niż nas. Tworzyły się takie dziwne kręgi, jak my staliśmy w takiej jednej pozycji, tak. To nagle tak się zbierali wszyscy nas patrzyli, my coś mówimy, a wiecie, ja mam 20 lat, ja studiowałem elektronikę.
Przez dwa tygodnie. Przez dwa tygodnie. Słuchaj. Ja jestem mocny psychicznie, naprawdę. Wyobraź sobie, jesteś takim małym gównem, podbijają do ciebie 600 subskrypcji, nie? I podbijają do ciebie jacyś ludzie. A my mówimy, że nie podpisujemy umowy, a oni no. Tam? No, oni tam nie podpiszesz, kurwa. No, chuj. No mieliśmy prawo też, kurczę, czuć się jednak, była to bardzo stresująca sytuacja dla nas, dla nich nieprzyjemna, więc postanowiliśmy, że spierdalamy, bo naoglądaliśmy się dużo amerykańskich. Nie, no w dupę. Nieźle się wkręcili. No, już widzę, jak się T-Mix na nich rzuca. Przecież jak się skapnęli, że nagrywają, no to by dalej nagrywali i potem jakoś uciekli, żeby to udostępnić. No, no bez sensu, no. Nie mogę. No i naprawdę pomyśleli, że ktoś z Teamu X będzie ich lał? Trochę bez sens. Filmów akcji. Tak, tak. To był właśnie główny problem tego. Tak naprawdę zderzyły się dwie betonowe ściany, gdzie oni stawiali nam warunki jasno, że albo podpisujemy ich umowę, albo kasujemy nagrania. A my też stawialiśmy im warunki jakby jasno, że nie usuniemy nagrań. Aż się dziwię, bo myślę, że nasze zachowanie ogólnie tak w środku się czuliśmy, to wcale na to nie pokazywało. O, wiem co chciałem powiedzieć, wiem co chciałem powiedzieć. Ja cię rozumiem. Jeśli chodzi dupa, dupa. Jeśli chodzi o poszukiwanie... Jeśli chodzi o poszukiwanie dyskomfortu, to było najlepsze ze wszystkich. To było najmocniejsze. Tak niekomfortowo nie czułem się nawet jak opowiadałem ten nieśmieszny żart przed tłumem ludzi. Chodź, przygotuj się. To są problemy. Jedna. Bo nie wiem, czy to wiadomo. Tam były dwie bramy wjazdowe. Jedna była oddalona od drugiej zakrętem i długą uliczką. Nie wiedzieliśmy w ogóle, czy możemy wyjechać na tym, co nie. Nie wiedzieliśmy, czy są otwarte bramy. No, z 200 metrów. Tu zauważyliśmy, że jest jedna brama otwarta. 50. Nie wiem, nie mam wiary. Nagrywasz dalej, czy przecież? Dobrze, dobrze. Ej, może jedna. Spójrz, zobacz, czy jest druga brama otwarta i po prostu jak będzie otwarta, no to... Nie, brama po prostu tam jest. I myślę, że nie ma co się zastanawiać. Nie, no ja mogę iść. Daniel odjedzie chyba. Umie jeść, czy nie mogę. Ale gdzie ty chcesz się wybierać? Do domu? Tam. A jak pojedziemy wszyscy, to coś się zmieni? Zdjęcia za nimi? Tak. Dobra. Ale że oni przyszli z tym złotym biletem, a ten Team X tak nie chrzcza. Chodzą sobie po ich posesji i tak dalej. A co tu chodzi w ogóle? Nie rozumiem. Ma się nie zamyka od razu. I po prostu w momencie, kiedy zobaczyliśmy montażystów wyjeżdżających, stwierdziliśmy, że to jest ten moment, że i tak nie dojdziemy do żadnego porozumienia. Trzeba z Pani Gonzalesa zrobić i palić wroty stamtąd jak najszybciej. Po prostu baliśmy się, że nas nie wypuszczą, bo my twardo stanęliśmy. Nie chcemy usuwać nagrań. Baliśmy się, że bardziej siedzieć. Nas do tej ściany podsuną i że kurczę, nic z tego nie wyjdzie w ogóle. Że nas muszą do usunięcia nagrań. Bo zobaczyliśmy, jak ta umowa wygląda i już widzieliśmy, że kurczę, no są strasznie ocenzurowani i że to nie mają takiej wolnej woli jak my. Dawaj, zapierdalaj. Nara. Jezu, jak to wyjdzie, kurwa, jak my wyjedziemy stąd. Nie zapinam jeszcze. Szybciej! Wyjdź ktoś szybko! Czujnik tam jest! Szybko. Gdzie jest czujnik? Gdzie jest czujnik, co? Już, wracaj. Ale ty się zmieścisz tu. Nie zmieścisz. Lusterka złożysz. Nie zmieszczę się. Nie ma opcji. Ja się nie udało, kurwa, teraz się stresuję. No i co teraz z tą bramą, bo ja nie wiem, zamyka się. Zamknięci w domu X. Brama została zamknięta. Chłopy tam przyszły. Team X patrzy, oni próbują wyjechać na pałę. Po tym jak zamienili z nimi dwa zdania. No nie wiem, teraz wracać do nich i powiedzieć, czy mogę otworzyć bramę, bo chcemy stąd spieprzać, to już jeszcze gorzej. Ja pierdzielę, no nie wiem, widzowie, co się tu w dupę dzieje. No popoga giga. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Ktoś się stresuje. Ja też za bardzo się stresuję, żeby tam pójść. To
się zaczyna robić dość nieprzyjemnie, bo nasza super akcja ucieczki, no nie powiodła się. 5 mm zabrakło. Jeszcze bardziej się zniżyliśmy w ich oczach. Myślę, że każdy z nas poczuł się jak taki największy, najgorszy frajer. Ale też musicie zrozumieć, że nie mieliśmy innego wyjścia za bardzo. Byliśmy pod ścianą, no, to prawda, było jedyne rozwiązanie. Tak nam się wydawało w sumie. Może byśmy znaleźli inne. Ale no, scenariusze były takie. Podpisujemy umowę, mamy nałożoną od razu bombę, tą cenzurę przez ich stronę. Drugi scenariusz taki, że usuwamy nagrania i się rozjeżdżamy, usuwamy wszystko, ale wtedy w ogóle nic się nie wydarzyło, bo byśmy nic nie mieli, absolutnie, żadnego nagrania, nas tam nie było, więc nawet byśmy tu teraz nie siedzieli. Idzie. Serio? Tak, pa. No. Co wy kombinujecie? Siema. Sprawa wygląda tak, że ja myślę, że nawet nic więcej nie załatwimy, szczerze powiedziawszy, bo... Nie wiem, ale możecie po prostu zakomunikować, to po prostu będzie w porządku, nie? Bo wiecie, jakby wpuściliśmy was też do środka, to był też błąd pewien, że nie zostało to, powiedzmy, od strony produkcyjnej dobrze dogadane z wami i ogarnięte. Ja też wiem, że chcieliście nagrać po prostu jakiś fajny filmik i tak dalej, nie ma jakby z tym żadnego problemu. Gdyby to zależało od nas jako od twórców, to ta sytuacja wyglądałaby troszeczkę inaczej, ale to jest narzucone procedury, które musimy realizować. Rozumiemy i przede wszystkim też możemy oddzielić jakby was jako osoby od reszty tego wszystkiego, co tu się dzieje. No cześć, gdzie jesteście? Teraz jesteśmy przy bramie, gada z nami Maciek. A, okej, okay. A co wy tam robicie? Planujemy ucieczkę. No, szybko. Krótko mówiąc, widzimy, że raczej nie dojdziemy do porozumienia w związku z tymi umowami poufności. No i umówmy. Ale patola, ty, nie chcieli tej umowy podpisać i dzidę wypieprzyli, jakby z więzienia uciekali, zamiast powiedzieć po prostu, słuchaj, no nie chcę tej umowy, wiesz co, w dupie mam ten wasz Team X, lecę, dobra, weź tam bramę otwórz, ja wypieprzam. Co się dzieje, serio? Co oni odpieprzyli za maniana? Albo niech, nie wiem, jak chłopaki będą chciały się cofnąć, to niech chłopaki się cofną. Zaraz coś się... Podejdźcie do domu po prostu. To nie jest to, że was więzimy. Kwestia też rozmowy z wszystkimi osobami naraz. No, nie udała się akcja z bramą, przyszedł do nas Maciek, czyli Shio. I zaczął z nami rozmawiać, jak kurczę, normalna osoba. Nie było go przy tych negocjacjach z innymi. On nie stawiał nas pod ścianą, tylko tutaj normalnie sam na sam z nami pogadał. I wydało się całkowicie normalnym gościem. Dlatego propsujemy Maćka Shio. I mimo to, że trzymają go jakieś tam umowy, pewne restrykcje, to potrafi normalnie pogadać, zrozumieć drugiego człowieka. No ta umowa jest tak skonstruowana, ja dobrze wiem o tym. Jest taka trochę mętna, że nie wiadomo do końca czego ona dotyczy. No trochę ja też, zbyt myślę. Dobra, wyłączam kupowanie za punkty wysyłania specjalnych wiadomości. Permanentnie zostanie to usunięte z tego streama. Nie ma sprawy, widzowie. Gdzie to się w dupę klika? Tutaj, zarządzaj nagrodami. Gdzie to gówno jest? Jak to się nazywa? Wyróżni moją wiadomość. Dobra, wypieprzam z tym. Jedną emotkę se kupić możecie. Pogchamp. Tą skipnutę też wyłączę, bo tego i tak nie ma song requesta. Dobra, można oglądać dalej. Z wami rozmawiałem, to bardzo chciałem, żeby ktoś przedzwonił gdzieś do jakiegoś prawnika i dołożył tam po prostu jeden paragraf, który informuje o tym, że ta umowa zostaje w takim kształcie, jak jest, chyba że pewne ustalenia jakieś pisemne. Podaj sajona, chociaż moglibyście podpisać tę umowę, pojechać sobie, nagrać te materiały i potem byście się dogadali już tak, jak zresztą chcieliście pewnie odnośnie akceptu i tak dalej. Przede wszystkim istotne jest to, że na pewno nie mieliśmy złych intencji w tym, że tu przyjechaliśmy, nie chcieliśmy jakichś brudów wyciągać czy nagrywać was jakoś. Daj mi się skupić na filmie, a nie to dawaj daba za 10k. Ja pierdzielę w dupę, naprawdę, no nie wyrobię. Daj to oglądać. Trochę mętna, że nie wiadomo do końca czego ona dotyczy. No tak, trochę ja zbyt też, myślę. Jak z wami rozmawiałem, to bardzo chciałem, żeby ktoś przedzwonił gdzieś do jakiegoś prawnika i dołożył tam po prostu jeden paragraf, który informuje o tym, że ta umowa zostaje w takim kształcie, jak jest, chyba że pewne ustalenia jakieś pisemne są inne. Czyli po prostu wy moglibyście podpisać tę umowę, pojechać sobie, nagrać te materiały i potem byście się dogadali już tak, jak zresztą chcieliście pewnie odnośnie akceptu i tak dalej. Przede wszystkim istotne jest to, że na pewno nie mieliśmy złych intencji w tym, że tu przyjechaliśmy, nie chcieliśmy jakichś brudów wyciągać czy na... Chyba trochę kłamią, tak mi się wydaje teraz, niestety. Mimo, że nie jestem po żadnej stronie, to jednak przyszli z kamerą schowaną w rękawie, czy gdzie tam,
I dopiero jak zobaczyli to Steamu X, to powiedzieli, że no, jednak tutaj mamy swój kanał i chcielibyśmy odcinek jakiś fajny może. To wyglądało tak, że oni nawet nie powiedzieli, że nagrywają teraz, tylko nagrywają, że chcą dopiero włączyć tą kamerę i nagrywać. Także no trochę pieprzenie, no, niestety. Nagrywać was jakoś tak, w niestosownych sytuacjach. Chodzi, czy tak za bardzo jak my tu przyjechaliśmy, to nie było osoby do jakby pogadania. Tak, no nikt z nas jako twórców nie ma żadnej możliwości podejmowania decyzji. Ja też staram się z wami rozmawiać jakoś w miarę sensownie, ale widzicie, że ja też nie za bardzo jestem w stanie cokolwiek zrobić. Tak. No dobra, rozumiem. Ty zaproponował nam Shio, czy tam ten drugi gość, który z nami rozmawiał po nieudanej akcji ucieczki, żebyśmy po prostu przyjechali na ich posesję z powrotem, to oczywiście się zgodziliśmy. Dobra, dosyć tego. Zrobię to, co Donald Trump się bał. Strzelam do protestujących. Dobra. Kto tu jest? Skosny. Dobra, słuchaj. 24. Co jeszcze? Jeden? Gdzie są następni? Donald Trump, oglądaj tego streama, to się nauczysz czegoś. Liar Vixen. Dobra, słuchaj. 24. Dobra, kto jeszcze? Na razie tylko gumowe kule lecą. Zara ostra amunicja. Donald Trump, oglądasz? Dobra, Piotres V3. Dobra, gumowa kula w czoło. Dobra, lecimy. Gumowe kule. Kto tu jest? Loczek 4, dobra, luj, tobie dam 2 razy 24. Gazem pieprzowym jeszcze na odmułę. Coś jeszcze? Zaraz OMO wypuszczę, bo nadal czekają. Co było? Głupie, nie głupie, głupie bardziej uważam, że głupie. Wróciliśmy na ich posesję, oni nam zamknęli obydwie bramki. No i musieliśmy brnąć w to dalej, próbować jakoś z tego wyjść. Ale widać też to nasze zachowanie chyba bardzo, jak prawdopodobnie teraz byśmy się na taką decyzję nie zgodzili, ale wszystko się tak działo strasznie. Chaotycznie. Stres, no. Nerwy, miłość, pościgi, wybuchy, wszystko. Zobaczycie, co będzie w następnym odcinku. Ja wierzę, że wy nie mieliście złych zamiarów, my też nie mieliśmy, ale po prostu trzeba się zabezpieczać na każdy możliwy. No dobra, pole, to pytanie... Kurde, no nie oglądałem kawałka, a... Chcę zobaczyć, jak oni się tłumaczą z tego. Na akcji ucieczki. Czy sensowne wytłumaczenie mają, żebym ja ich nie cisnął bez powodów. Na razie to trochę bez sensu jest ten film. Przyjechali na ich posesję z powrotem, to oczywiście się zgodziliśmy. Co było głupie, nie głupie, głupie bardziej uważam, że głupie. Wróciliśmy na ich posesję, oni nam zamknęli obydwie bramki. No i musieliśmy brnąć w to dalej, próbować jakoś z tego wyjść. Ale widać też to nasze zachowanie chyba bardzo, jak prawdopodobnie teraz byśmy się na taką decyzję nie zgodzili, ale wszystko się tak działo strasznie chaotycznie. Stres, no. Nerwy, miłość, pościgi, wybuchy, wszystko. Zobaczycie, co będzie w następnym odcinku. Ja wierzę, że wy nie mieliście złych zamiarów, my też nie mieliśmy, ale po prostu trzeba się zabezpieczać na każdy możliwy. No dobra, to pytanie tak możemy sobie dywagować, sobie rozmawiać przez jeszcze najbliższe 5 godzin, ale pytanie, jak rozwiązujemy tą sytuację? Dobrze. Co my robimy z tym nie, no pantem, bo wy powiedzieliście, bo... że nie nagrywacie nic, tak? Nie. No to musimy po prostu posuwać materiały. Znaczy... nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Nie mogę. Chat spam jazz, chat spam jazz, jazz! Chat spam jazz. To niezły jazz na czacie jest grany. Nie wytrzymam. Psycha sitting. Dobra, dajcie mi oglądać, proszę. Bo nie wiem, co się dzieje. Czy najbliższe 5 godzin, ale pytanie, jak rozwiązujemy tą sytuację? Dobrze. Co my robimy z tym nie, no, pantem, bo wy powiedzieliście, bo... że nie nagrywacie nic, tak? Nie. No to musimy po prostu posuwać materiały, nie? I tyle. Znaczy, usunąć też nie będziemy tego usuwać. Tak, bo jeśli z tym magazynem, to ja powiedziałem otwarcie, żeby się nic nie nagrywali, bo raczej będzie ciężko z tym. Tomek nie jest osobą decyzyjną, jeżeli chodzi o nagranie. I tutaj jest, nie wiem, chyba spore nieporozumienie, właśnie jedna osoba nam coś powiedziała, druga powiedziała, że nie, a my... Albo nie przekazane dalej. My nie wiedzieliśmy, kto ma jakiś głos decyzyjny w tej sprawie też. Nie mieliśmy możliwości pogadania z osobą, która mogłaby nam powiedzieć co dalej, która mogłaby czymś nas upewnić. Stanowczo powiedzieć, że dobra, nie nagrywacie nic, chuj mnie interesuje, nie było nikogo takiego od początku, my liczyliśmy, że ktoś taki w sumie przyjdzie. Często też nieporozumienie wynikło, bo nie ustaliliśmy z tego, co chcieliśmy. Po prostu musimy poczekać na osobę, która wróci, zaraz do niego przedzwonię, powiem, że czekacie, żeby było jak najszybciej, no i wy się po prostu jakoś tam z nim dogadacie. Jeżeli byłby jakiś problem, to dzwońcie do mnie, jeżeli jakoś by wam, nie wiem, coś nie pasowało bardzo, on by nie chciał się z wami dogadać, to po prostu dzwońcie do mnie, ja też przyjdę pogadać z wami. Na pewno nikt nie będzie wam tam zaglądał w kamerę, więc się nie przejmujcie, ten nikt was nie będzie przeszukiwał absolutnie, bo no sorry za taką sytuację, no ale kurde... Ja myślę, że ty akurat nie masz za co przepraszać w tej sytuacji. Nie, tak no ja wiem jak najbardziej, ale wiecie, po prostu chcę wam powiedzieć, żebyście... Ale dobrze się zachował ten czuli, Shio, nie? Dla nas jako twórców też to jest mega niezależna sytuacja, tak jak to się wymawia. Tak samo sparaliżowani, nie? Później zaczęli się do nas w ogóle spinać o to, że nie my wygraliśmy ten złoty bilet. Strasznie niefajnie, że wyszliśmy w czwórkę na jeden bilet, a początkowo z tym...
jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dziękuję bardzo, Dariusz. Przenosimy spam na ekran. Poszą. Spam PogChomp. A właśnie, jak wygląda teraz PogChomp? Ja pierdzielę. No ciężko. Nie to już wczorajszy problemu. Lepszy to chyba. Wszystko się tak właśnie rozwinęło przez te nieścisłości. Cały czas dochodzili do innych rzeczy, które im się nie podobały i które jeszcze bardziej napędzały ten cały pierdelnik. Tak. A my wiedzieliśmy, że może być takie ryzyko, że nie wejdziemy w czwórkę na ten bilet i by po prostu wtedy marynarzyk... Zobaczmy, kto by wszedł, jakby na przykład jedna sala. Dobra. Marynarzyk. Ojojoj, ja wszedł, to bym No generalnie czekamy teraz 30 minut na... I czekamy, bo... Ugościł. Ugościł, no. No ale sytuacja wygląda tak, że teraz już chcieliśmy wyjechać, ale udało się, centymetr bramy zostało do zamknięcia. A tak już byśmy dawno byli na Malediwach. No i co, no kurwa jest 16, tak naprawdę nic nie uzgodniliśmy przez 6 godzin. No. Najgorsze było to, że tak długi czas czekania był potrzebny do uzyskania tak bardzo podstawowych informacji. Jak samo to, czy będziemy mogli nagrać backstage. O, tak, tak, słuchajcie, mamy przejebane. Ja generalnie mam dość tej całej sytuacji. Oczekiwałem czegokolwiek innego. Coś, jakiś fajny, pozytywny odcinek. Zupełnie, czegoś innego. A wyszło... Nie czegokolwiek innego. Jesteśmy tutaj od 11, jest 16. Chłopie, no to od 8 nic nie jemy. Ja idę się tylko kurwa wylać przed bramę, dobra? No pewnie. Nie, no nie. Nie, dobra, nie, zaczekam, zaraz będziesz. No, ja no właśnie, nie no, bez kitu, odlej się. Nie. Ty się kurwa nie bój, zamknęli nas, to mają kurwa szczochy. Ta, ta. Stoi za mną, prawda? Ta. Tu wykazaliśmy się agresją, pokazaliśmy to, że z nami się nie zadziera, bo potem wiecie, widzicie jak kończycie. Czekaj, bo ja głuchy, bo patrzę na czat. Nie, dobra, nie, zaczekam, zaraz będziesz. No, ja no nie no, bez kitu, odlej się. Nie. Ty się kurwa nie bój, zamknęli nas, to mają kurwa szczochy. Ty. Stoi za mną, prawda? Tak. Tu wykazaliśmy się agresją, pokazaliśmy to, że z nami się nie zadziera, bo potem wiecie, widzicie jak kończycie. Chciałem tylko powiedzieć, że zamknęli nas i nam się chciało siku, no to... A głupio strasznie nam wylejemy było... Wylejemy się na ogródek po prostu. Głupio nam było wrócić tam do tego ich domu i po prostu wszyscy nas patrzą i my... Ja tylko do toalety. Oni tam w ogóle powiedzieli, że... No ale wy czekacie na pozwolenie, czy możecie nagrywać, więc ostatecznie czekaliście, żeby wrócić do tego domu. Może jakby poszli do tej toalety, to by się to przyspieszyło nawet. No nie wiem, ten film jest dziwny. Bardzo, jest trochę o niczym, tak mi się wydaje. Trzeba będzie w jakiś magiczny sposób poprosić chłopaków o ten, o usunięcie nagrań. Ciekawe jestem, co sobie wymyślą, ale nie ma opcji. No są, to pójdę, ni chuj. Dobra, chłopaki, się idzie w aucie? No mogę iść też. Też mogę iść. No to ja też się możemy iść. Auto, ja i z wami? Możemy tą umowę im powiedzieć, że już jest gotowa, żeby sobie zobaczyli tą wersję, która już jest gotowa i czy wydrukują. Oni nie mogli skonstruować swojej umowy drugiej, która by pasowała tak nam i im, przynajmniej tak nam mówili, ale my za to mieliśmy taką możliwość, żeby skonstruować umowę. Wyszła umowa z naszej strony, poszliśmy w trójkę ją przedstawić im. Początkowo miałem tam iść sam, ale nie ukrywam, bałem się przez poprzednie sytuacje i chłopaki poszli ze mną. Złapaliśmy się za ręce i poszliśmy. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Co? Misję załatwiliśmy. Nic? Fosa. Ale zajebiście. Czemu? Nie wiem, ale zacząłem się jarać. Jeśli w grę wchodzi policja... Wchodzi policja teraz? Znaczy jeszcze nie, ale prawdopodobnie tak. No. Generalnie nie chcą nas wypuścić. Argumenty, które pozwalają nam pokazać, że mamy rację, to przede wszystkim to, że zostaliśmy tu wpuszczeni za ich pozwoleniem. Mieliśmy. Nie wtargnęliśmy, zostaliśmy wpuszczeni. Tak teraz jest. Nie chcą nas wypuścić, ponieważ mamy nagrania i to, czy one ujrzą tak, światło dzienne, o tym wiemy, oni decydują. Mamy, bo... W momencie, w którym oni nie zgodzili się na umowę, zdecydowaliśmy się po prostu pójść na całość. Powiedzieliśmy, że albo nie podpisujemy żadnej umowy i się rozjeżdżamy, albo podpisujemy naszą umowę, albo no będzie trzeba zadzwonić po policję, bo w tym aucie siedzieliśmy 5 godzin, 4, po prostu każdy z nas miał dość. Tak to brzmi, bo tak to wyglądało. Byliśmy, kurczę, przetrzymywani. W głowie się pojawiły, że trzeba dzwonić po policję, ale finalnie do tego nie doszło. Dogadaliśmy się. Przenieśliśmy się w piękne miejsce. Podpisaliśmy na końcu umowę od nas. Ta umowa wyszła od nas, bo już kilka razy ją im przedstawialiśmy, ale finalnie wyszła umowa od nas, która im się spodobała bez tej ich cenzury, no i kurczę ją właśnie podpisaliśmy. Tej sceny nie ma nagranej, ale tak się stało, musicie uwierzyć na słowo. Podaliśmy sobie dłoń, wszyscy się pogodzili, skończyło się z happy endem, tak myślę. Rozjechaliśmy się, wróciliśmy do Wrocławia. Ty, to oni tam pojechali, nagrali spod pachy
jakieś nagranie, na którym w sumie nic nie było negatywnego ze strony Teamu X, bo tam nawet ich nie atakowali, tylko po prostu ich bardziej oszczali i nie wiedzieli co robić, bo mają narzucone niestety od producenta. Czyli pojechali tam, nagrali w sumie nic nie znaczący materiały, podpisali sobie umowę i wrócili? O co? Do końca obejrzyj, dobra, może będzie dalej. Pojechaliśmy tam, żeby pokazać jak to wygląda, żeby przedstawić ich prawdziwe relacje, jak to wygląda na backstage'u. Więc możemy się wypowiedzieć, co widzieliśmy, co zobaczyliśmy. Leksi okazał się tak naprawdę najmniej fajny z całego teamu. Odnosił się do nas tak jakoś dziwnie. No dziwnie. Tak co? Chamsko. Tak chamsko, no. A więc Leksiu wyszedł najgorzej w naszej... Dobra, w obronie Leksia może stanę chamsko. Ale wiecie czemu według mnie tak mogło być? Oczywiście to może być z dupy wyjęte, ale Leksiu przecież widział, że oni to nagrywają spod pachy, bo szukają jakichś brudów. Mógł tak pomyśleć. A Leksiu jako jedyny z teamu nie ma nic związanego z internetem wcześniej. Wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że próbujecie jakiś debil czy ktoś nagrać. Wiesz o co mi chodzi. No Leksiu to jest jak zwykły człowiek. Idziesz sobie ulicą i czy ktoś nagrywa z dupy. No to się denerwujesz na to. Także no, nie wiem, może to jest bez sensu argument, ale w tym przypadku może mieć sens, jeżeli chodzi akurat o Leksia, bo do reszty teamu to raczej nie ma sensu, bo reszta to ma tam jakieś połączenie już od dawna, niektórzy to są dinozaury YouTube'a i tak dalej. Także no nie dziwię się, że się Leksiu zdenerwował w tym przypadku. Przy ocenie, w sensie zrobił najsłabsze wrażenie na nas, a najlepsze zrobił Shio, to jeszcze raz trzeba powiedzieć, że Shio no, mega akurat dobrze wypadł. Jak oglądacie te filmy, no to też nam się wydawało, że Leksio jest z nich wszystkich najfajniejszy. Ja, ale z tych drzew wychodzi, ale tu jest cudowny, wow. No, bo wszyscy oglądają te filmy i w Leksio robi wrażenie ogólnie najlepsze z tych wszystkich ludzi na filmach, no ale jak się okazuje, w rzeczywistości okazało się inaczej. Ale to tylko pierwsze wrażenie. Dziewczyna Shio, też fajna w pożądalu, bo do nas przyszła, bardzo fajna. Bardzo fajna. Piłka ona się nazywa, bo ona nas w ogóle do chaty wzięła, tak, zaproponowała nam kawkę jako jedyna z nich wszystkich w zasadzie i nas tak ugościła, była taką w zasadzie mi się wydaje mamą. A co taka neutralna? No, tu po chwilkę prostu pogadała, Patrycja nic chyba, bo nie wiem, z wami gadała? Nie, przywitała się i... No to takie tam, takie wiecie, tam, tak po prostu jakby się przywitał, cześć. Tak, na pewno. Wiesz, nijakie, nie mogę określić, bo też fajna babka też. Pieszko, z Pieszkiem ja nie gadałem ja w ogóle, ja chyba tylko zbiłem z nim piątkę i to tyle, a więc też... No nie zamieniliśmy z nimi dużo zdań, także... Czaro! Z Czarem też nic nie gadałem, też się przywitał normalnie. Czaro się, no... Wszyscy się w sumie przywitali, jak ludzie. Każdy się przywitał z nami fajnie. Jeszcze a propos ich relacji, no to tam siedzieli sobie, wiesz, gadali, wyglądało to całkiem zdrowo. Nie było widać po nich, że się nie lubią czy coś. No wyglądało to normalnie całkowicie, szczerze. No to... A więc trzymajcie się. Subskrybujcie! Tak! O, już spadłeś, kurwa. Dobra. Oglądajcie. Zostaw, proszę. No nie wiem. Trochę bez sensu ten film. Tak mi się wydaje. W sensie, no, nie wiem czemu ci ludzie pochwalają tą ucieczkę, bo to wyglądało debilnie, jak na to patrzę. W sensie, no, zamiast powiedzieć, że nie chcą tej umowy i po prostu jadą ze stąd. Albo dojść do jakiegoś kompromisu, tak jak ostatecznie doszli do kompromisu, że podpisali swoją umowę. To zmarnowali cały dzień na tym, że siedzieli w aucie. No nie wiem. No ale ten Shio, czy tam Shio, dobrze wypadł bardzo akurat na tej kamerze, a reszta to neutralnie chyba. Jakby nic nie zrobili na kamerze, co by można było ich cisnąć za to. Po prostu spytali, zobaczyli, że kamerują i spytali, czy chcą jakiegoś vloga kręcić, albo zobaczyli po prostu kamerę. Także no nie wiem. No nie wiem, co myśleć o tym filmie za bardzo. Taki vlog z dupy trochę. Ale oni nie wydają się źli, ci trzej. Tylko bez sensu sytuację nakręcili i tyle.
Może specjalnie to tak nakręcili, no bo zobaczcie ile to ma wyświetleń ostatecznie. Także dużo im to dało. 50 subów z bomby. Podpisaliśmy kontrakt z Freezem. Także no, jednak może to umyślne było, nie wiadomo. Huzaria!